Wałęsa przyjechał ze swoimi wszystkimi członkami na Śląsk. I na fali widowiskowej było, ale przedtem my tu mieli zebranie i zdecydowaliśmy o tym, dobrze, sprowadzimy Wałęsa na kopalnię. Ja pojechałem i jeszcze chyba Hasik też pojechał, pojechaliśmy do hotelu. Wałęsa się zgodził rano. Mówi, rano przyjdzie. I też przyjechał rano na kopalnię Wujek do Domu Kultury, żeśmy mieli i ludzi pełniuśko było, bo ci, co na rano przychodzili do pracy, to mówi, to z pół godziny, godzinę możecie iść zobaczyć, bo to trochę demokratycznie wygląda, żeby była pełna sala, wszystko inne i te sprawy, które były, ludzie pytania dawali, wszystko inne i Bujak, i razem to siedzieli o tym, oni to odpowiadali na wszystkie pytania. W czasie, co w 80 roku, jeszcze to była chyba listopad był, co żeśmy tu protestowali, bo władza nie wypełniała postulatów górniczych. Już nie czekaliśmy na komisję rewizyjną, czy raczej na ten, na Jastrzębską, Jastrzębski ten, tylko stworzyliśmy tu na kopalni taką komisję swoją i za wszystkich, wszystkie górnicze związki, wszystkie górnicze zakłady pracy, wszystko trzeba było tych chyba zakładów według listy, jeśli pamiętam, to było z 80, bo to i pochodne było, nie całe to wszystko i żeśmy to chyba z tydzień strajkowali, żeby te postulaty były, a wtedy chyba był już ten, jeszcze był Glanowski ministrem górnictwa, jeśli się nie mylę. Glanowski był i że się, no później przyjechał z Jastrzębia ten Sienkiewicz i tak dyskutowali, no to, ale w związku z tym jeszcze pojechali, wybrali my komisję do Warszawy, pojechali do Warszawy do premiera. Że i co z postulatami, co my na dzień dzisiejszy chcemy zrobić. No, ale przywieźli marne skutki, przyjechali na drugi dzień, przywieźli marne skutki, co nie zadowalało nas, no to żeśmy jeszcze dyskutowali, czy Glanowski przyjdzie, czy nie przyjedzie. No jakoś tak to zostało rozmydlone, że Dzień Górnika, że Barbórka, że już że nie możemy tak strajkować, trzeba jechać do domu, że tego, no tak zgupili, tak jeden drugiego zrobił, że z tego ze tego strajku nikt nie wyszło. Ale była pani Staniszkin, pani Jadwiga. Młoda dziewczyna jeszcze wtedy była i nam opowiadała, co w Warszawie w kulisach się mówi, że górnicy muszą to mieć, co chcą. Nie? I ona nas upewniała, że czy prędzej, czy później, ale tak górnicy będziemy mieli to, co chcemy. Bo tak za kulisami ona to przyszła i tu przyjechała i nam te sprawozdania dała.